dobry wieczór. Znajdujemy się w Złotych Tarasach na premierze nowego serialu Legia do końca. Ja nazywam się Anryka Koperska-Kolbusz, jestem dziennikarką Telewizji ATV, a u mojego boku jest Paweł, który jest piłkarzem Legii, tak? Tak, jednym z piłkarzy. Miło mi poznać. No właśnie, chciałam zapytać, jeśli chodzi o ten serial, bo słyszałam, że on długo powstawał, ponad 2 lata. Jak wyglądała praca nad tym? Myślę, że jeśli chodzi, jak wyglądała praca, to jest pytanie do ludzi, którzy nagrywali na co dzień, tworzyli ten serial. My byliśmy uczestnikami. Ja osobiście mogę powiedzieć, że mogę powiedzieć w samych superlatywach na temat ludzi, którzy to kręcili. Super ekipa, można powiedzieć, że z każdym dniem się docieraliśmy. Początkowo było na pewno ciężko zaufać, bo tam było dużo emocji, dużo różnych rzeczy związanych też z domem, emocji pozaboiskowych, które są zupełnie inne niż te boiskowe. No i myślę, że koniec końców wyszło to super. No teraz mamy kontakt z ekipą i oby więcej takich inicjatyw. Pierwsze te nagrania pewnie były takie trochę stresujące, no bo musieliście zaufać ludziom z zewnątrz i trochę otworzyć się przed nimi, ukazać swoje emocje, swoje relacje, prawda? No oczywiście, no. Nie jest łatwo tworzyć się na taki materiał. Potrzeba czasu, było to widać. Jeden potrzebował mniej, drugi więcej. Na początku było dosyć ciężko, ale mówię, z każdym dniem i myślę, że takim kluczowym momentem też był później wyjazd ekipy z nami do Turcji, do Belek w tamtym roku, gdzie złapaliśmy dobry kontakt z ekipą coraz bardziej i myślę, że coraz więcej osób się na to otworzyło. No i koniec końców wyszedł super projekt i mówię, zachęcam wszystkim do obejrzenia, bo naprawdę jest dużo, dużo ciekawych rzeczy, nie tylko związanych z piłką nożną, od kuchni, historia klubu i tak dalej, więc nie będę za dużo zdradzał. Ale zapytam jeszcze na koniec, czy widziałeś już jakieś pierwsze odcinki po zmontowaniu, czy dzisiaj premierowo obejrzysz po raz pierwszy, tak jak i my? Nie, widziałem trochę, może być takich urywek, sam jestem ciekawy, co będzie. No, ale mówię, te urywki naprawdę, dużo widziałem tych urywek i naprawdę było dużo ciekawych materiałów. Czyli zaciekawiają, żeby obejrzeć cały serial. Dokładnie, no, zachęcam, mówię, nie tylko ludzi, którzy śledzą codziennie piłkę nożną czy Legię Warszawa, bo może naprawdę zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, dużo emocji, zobaczyć, też jesteśmy normalnymi ludźmi, nie tylko piłkarze, ale tak samo ludzie, którzy tworzą tą całą Legię, nie są widoczni na kamerach, ale oni mają wpływ na to, że klub osiąga wyniki. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego, jak najwięcej goli dla drużyny. Dzięki. Pozdrawiam. Pozdrawiam.